Cześć wszystkim z tej strony Kaldor, to jest mój kolejny gameplay z Farming Simulatora 2013. W tygodniu, jak zauważyliście, nie pojawił się żaden filmik z innej gry niż Farming Simulator, gdyż... Dobra, słuchajcie, na czym stoję. Jak już mówiłem, mam problem z dyskiem i muszę go w najbliższym czasie wymienić. Zamówiłem go w internecie, liczyłem, że przyjdzie mi w tygodniu. Lecz na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten filmik, a jest to czwartek, dysk niestety nie został mi jeszcze dostarczony. Dlatego nagrywam ten króciutki odcinek na szybko, żeby w ogóle mieć co wrzucić. I ostrzec, że jeżeli jutro przyślą mi dysk, to jest właśnie w piątek, to najprawdopodobniej, nie wiem, nie jestem pewien, ale może się poniedziałkowy farming nie ukazać. Oraz żadna inna gierka. Dlaczego ten kombajn mi tu chodzi jak czołg? Ojeju. To się właśnie może poniedziałkowy odcinek z farminga nie ukazać. Niestety. Lecz jeżeli nie przyjdzie mi jutro, czyli właśnie w piątek, no filmik się pojawi prawdopodobnie w piątek lub w czwartek wieczorem, nie wiem. Jeżeli mi w piątek nie przyślą dysku, to może się poniedziałkowy odcinek pojawić lub może coś jeszcze wrzucę w weekend, to się zobaczy. Lecz i wtedy właśnie w następnym tygodniu się coś, nie będą filmiki pojawiać, póki ja nie ogarnę tego wszystkiego, wiecie, instalować wszystko na nowy dysk, to jest bądź co my troszeczkę roboty. Wszystkie gry poinstalować i pościągać do nich różne pierdoły, jakieś patche, a trochę tego będzie. No to wtedy może filmików nie być. Ale jeżeli mi w piątek dysk przyjdzie, to już nawet poniedziałkowego odcinka nie będzie, ale to dobrze na jedno, bo bym w weekend miał dużo czasu, to bym to jakoś wszystko ogarnął. Dlatego dzisiaj właśnie wrzucam ten króciutki filmik z piątkowy, ten z polskiego gospodarstwa, gdzie sobie bronuję, kultywatoruję, co ja gadam. Nie, bronuję, co ja gadam, ojej, mili mi się wszystko, toż to jest, są brony. Takie tam dla rozluźnienia. Żeby sobie mieć o czym pogadać. Zbliża się wielkimi krokami premiera Titanfalla, czyli 13 marca. Postaram się kupić grę jak najszybciej po premierze i wrzucić z niej jakiś filmik. Mam nadzieję, że będziecie oglądali, gdyż gra jest naprawdę naprawdę dobra. Jeżeli ktoś z was nie będzie w nią grał, to może chociaż właśnie sobie poglądać, jak ja gram. Za co oczywiście będę bardzo wdzięczny. Również wielkimi krokami zbliża mi się... O właśnie, wielkimi krokami... Chociaż nie, małymi kroczkami, co ja gadam, małymi kroczkami, ale zbliża się... Dobra, powiem tak. Małymi krokami zbliża mi się duże wydarzenie. Czyli 300 widzów. Na dzień dzisiejszy, w którym to nagrywam, mam ich 288. I niedługo mogę przekroczyć barierę 300 i zastanawiam się, co zrobię. Na konkurs ta zbytnio nie mam co wam oferować, szczerze mówiąc. Więc naprawdę jeszcze nie wiem, co to może być. Oczywiście myślałem nad konkursem, ale naprawdę nie mam co wam zaoferować, czego wy moglibyście już nie mieć lub co by było warte ewentualnego waszego udziału w tym konkursie. Jeszcze nawet nie wyślałem jego formy, w razie czego. Nie wymyśliłem. Również myślałem nad małym Q&A. Nie wiem, co wy o tym myślicie, możecie pisać w komentarzach, czy chcielibyście takie Q&A, pierwsze na moim kanale, z okazji 300 widzów. Możecie pisać w komentarzach, bo nie wiem, co bym innego mógł wymyśleć na tą specjalną okazję. Mówię, myślałem nad konkursem, ale ja zbytnio nie mam co wam zaoferować. Więc bardziej też się zastanawiałem na tym Q&A. Więc możecie naprawdę pisać, co byście woleli lub czy chcielibyście Q&A, bo na razie bardziej na to jestem nastawiony. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, w najbliższym czasie na kanale ukaże się Titanfall. Może ucierpieć troszeczkę Battlefield lub Call of Duty Ghost, gdyż na nowym dysku to nawet nie wiem, czy mi się będzie chciało je instalować. Tak szybko się zobaczy. Assassin's Creed raczej jeszcze trochę będzie. Farming to na pewno.
O to się nie bójcie. Może nagrodą w konkursie, jakbym jakiś zorganizował. Mógłby być na przykład, że ktoś będzie mógł wziąć udział w jednym z moich odcinków z Farminga. Jeżeli ma oczywiście tę grę oryginalną, to w multiplayer mógł wziąć udział w moim odcinku. Też przewiduję taką możliwość. Kurde, co ja zrobiłem? Lecz nie wiem, jeszcze tego nie wymyśliłem, chociaż w sumie... Kurczę, tak powiada, żeby to wszystko zgarnąć zarazem. Mam jeszcze trochę czasu, aby pomyśleć. Aż tak w zastraszającym tempie to te subskrypcje mi nie rosną. No niestety. Ale małymi kroczkami i... Może trochę ich będzie w przyszłości. Okej. Jak mówiłem, może nie być teraz filmików, a... Albo mogą jakieś się pojawić, co zależy, czy mi dysk przyśla. Jeżeli macie jakieś... Bezpośrednie... Chcecie jakiegoś bezpośredniego kontaktu ze mną, to właśnie piszcie w komentarzach pod filmikiem, ja wszystko odpowiem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Ale... Czekajcie, może coś jeszcze zrobię w tym odcinku, żeby nie było aż taki... Żeby nie było aż taki krótki... O, patrzcie, moje lenistwo. Pamiętacie? Mówiłem, że mam zebrać sobie całkiem tę trawę oraz ją sprzedać, ja gadam, do silosu wysypać, ale z mojego lenistwa nawet mi się nie chciało, bo to już wtedy, kiedy mówiłem, to zaczęły mi się robić problemy z komputerem. Małe już powoli. I mi się nie chciało, bo myślałem, że to wszystko stracę. Więc może zrobię troszeczkę tego teraz. Ta przyczepka samozbierająca jest strasznie mała. Będę sobie musiał kiedyś tam ściągnąć troszeczkę większą, bo to jest przesada jak dla mnie. O, ścinki mnie złapały. Tylko nie to. Tylko nie ścinki. A, jadę na skróty, pierdziele. O cholera, ścinki mnie złapały. Dobra, to może zakończę ten filmik, bo mówiłem, że on niestety będzie bardzo krótki. Jakoś się uporam z tymi wszystkimi problemami z komputerem, z tym dyskiem, to obiecuję wam, że odbiję to jakimiś możliwe porządnymi, długimi odcinkami oraz częstymi z Farminga, jak również innych gier. Ale niestety sytuacja jest jaka jest, póki co. Okej, tak więc w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach z Farming Simulatora. W bliskiej lub trochę dalszej przyszłości. Tak więc cześć.